Zdrowia. Czy nadchodzi trzęsienie ziemi polityczne po panice 19, tak zwanej pandemii 19? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No dziwacznie jest, 38 milionów ludzi nie pracuje, jedyni niezadowoleni to są ci, którzy nigdy nie pracowali. No są duże protesty, szczególnie w wypadku, kiedy policja zrobi coś tam jakiemuś Murzynowi. Murzyni zaraz się biorą za rozdrapywanie sklepów, magazynów, podpalili stację policyjną, spalili kompleks mieszkaniowy, który był budowany w sumie dla ludzi z mniejszymi dochodami, tam chyba 100 czy 200 apartamentów miało być, no także się leją. Informacje są pokazywane, nie są pokazywane, no ale cała ta zmiana kulturowa i ekonomiczna, no to wygląda na to, że to jest bomba taka, można powiedzieć, ustawiona przez system, przez cały system. Demokraci nie chcą otwierać tych stanów, głosują przeciwko, już planują na wrzesień, na październik, na listopad, po prostu planują, jakby pieniądze rosły na wierzbie. No i są trzy grupy Amerykanów. Jedna grupa, która powiedzmy straciła pracę, no ale to oni stracili pracę, no jeżeli pracowali, płacili podatki, byli w całym tym systemie, no to firma płaciła ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, no i otrzymują te bezrobocie. Kongres ustalił, że jest tam $1 trylion na pomoc właśnie w tym celu. I ludzie dostają tą swoją, można powiedzieć, bezrobocie, które jest tam $200, $300, $400 na tydzień, co nie jest, no bo to jest ograniczone, no ale dodatkowo dostają $600, także bardzo często jest tak, że ludzie dostają dzisiaj więcej niż zarabiali, szczególnie 40% ludzi, którzy zarabiało poniżej 40 tysięcy, czyli poniżej $20 na godzinę, no to oni mają lepiej teraz niż mieli w lutym. Także te $600 na tydzień to zmieniło całkowicie. Tyle tylko, że minister tam finansów, no i dużo ludzi mówi, że jeżeli będą, bo to trzeba wypisywać, czy chcą wrócić do pracy, czy mogą wrócić, czy mogli wrócić, także to wszystko to miało być tymczasowe. No już jest to drugi miesiąc, no ale to się prędzej czy później skończy. Ciekawa sprawa jest z Wall Street Journal, z Wall Street giełdą. No i na giełdzie to powiedzmy tak w styczniu, w lutym, no to Dow Jones to był 30 tysięcy, później spadł powiedzmy tam do 18, czyli to i tak było więcej niż Obama. Obama jak zostawał, to Dow Jones był 16, za Trumpa było 30 przed pandemią, spadło 18, także i tak więcej niż za Obamy. No i teraz wróciło do około 25 tysięcy, czyli 5 tysięcy na 30 tysięcy, no to jest jedna szósta. Także, że to wszystko wraca. To jest dziwaczne, tak? No bo to wydawałoby się, że to wszystko tąpnie, ale ludzie jednak wierzą w to, że cała ta ekonomia się podwyższy. Te 30 milionów ludzi, no jakoś nie czuje tej różnicy. 77% Amerykanów, którzy stracili pracę, wierzą, że pójdą do pracy, bo będzie, do tej samej pójdą pracy, bo będzie wszystko pootwierane. No i 68 tych samych Amerykanów, którzy stracili pracę, troszeczkę się martwi, że będą musieli wrócić do pracy za wcześnie niż za późno, tak? Także to ten zastrzyk ekonomiczny, ten zastrzyk finansowy powoduje to, że ludziom pasuje
pasują takie wakacje. No, jest to zrozumiałe, no i naturalne, że wszyscy socjaliści z budżetówki, czyli wszelakiego rodzaju nauczyciele w urzędach miasta i tak dalej, no to im to pasuje, bo nie muszą pracować, dostają pensje z podatków podatnika, no ale, ale cały biznes, szczególnie ten usługowy, no to był strasznie jest udupiony teraz. To jest dużo gorzej niż w czasie wielkiej depresji w latach tam 20., 30., kiedy to wszystko tąpnęło, cała ta giełda padła. Było potężne bezrobocie, no to można powiedzieć ten okres międzywojenny. I te ruchy polityczne najprawdopodobniej się zaczną. Tyle tylko, że jak się popatrzy na przykład na podział polityczny i jeżeli się popatrzy, ile społeczeństwa popiera Trumpa, a ile nie popiera, no to w lutym było konserwatyści, no ogólnie biorą Amerykanów, także w lutym było 49 popiera, 48 nie popiera. W marcu, na początku maja 49 i 48, także że po tej linii politycznej lewacy po prostu nienawidzą Trumpa, no i będą głosowali przeciwko niemu, no a prawica popiera jednak Trumpa. No częściowo to jest związane z tym, że Trump roztropnie to wszystko działa. No druga sprawa to jest to, że jednak ta kiełbasa, no trudno powiedzieć, czy to jest kiełbasa wyborcza, tak? Bo kiełbasa wyborcza, no to jest wtedy, żeby oszukać kogoś, że będą głosowali na polityka, tylko za tą kiełbasę. No teraz cała ta pomoc gospodarcza, no to jest ten trylion, półtora tryliona dolarów, no to wszystko jest to, żeby to wszystko przetrzymać, żeby ludzie jednak mogli przeżyć, żeby płacili za czynsz, żeby płacili za pożyczki do banków, żeby płacili za pożyczki do samochodów, żeby mieli co zjeść. No taki przeskok, przepchnięcie, powiedzmy te przepchnięcie niby miało być dwa, trzy tygodnie, a jest już dwa miesiące. To nikt nie przypuszczał, że gubernatorzy będą w ten sposób się zachowywać. No ale to nie będzie działało wiecznie, tak? Wybory powiedzmy są w listopadzie, no i lewactwo chciałoby ciągnąć to do listopada, czy nawet do grudnia, no bo to ogólnie rzecz biorąc, prędzej czy później ludzie zaczną się wściekać i przeciwko komu będą się wściekać? No wściekają się przeciwko partii rządzącej i prezydentowi, który rządzi. Druga grupa ludzi to są ci, którzy chodzą do tych, we wszystkich Stanach jest stolica, tak, na 50 Stanów jest stolica, dlatego w Kongresie jest tylko tam 500 przedstawicieli, ponad 500 amerykańskich, no bo jest 100 senatorów z 50 Stanów, czyli po dwóch senatorów z każdego stanu i 435 reprezentantów, no ale na te 350 milionów, no ale to jest tylko tak mniej, dlatego że jest 100, 200, 300 w każdej stolicy każdego stanu. Także każdy stan ma swoich ludzi, a rząd federalny no to reprezentuje w mniejszym stopniu. Tak? Także powiedzmy trudno to porównywać do Sejmu Polskiego, czy trudno porównywać to do parlamentu angielskiego. No i oni przychodzą i się po prostu buntują i krzyczą, że trzeba otwierać biznesy. Są bardzo, no, bardzo poszkodowani, bo to jednak koszty utrzymania tego biznesu, czy to, co stracili, są nieprawdopodobne. A ilość tych wypadków śmiertelnych, no, na początku to tylko miało być tak, że trzeba było przycisnąć całą tą krzywą
ilość ludzi, którzy zachorowała, a teraz oni kombinują, żeby już nikt nie chorował, także, ale to nie było w planie. To nie było w planie, także dużo jest protestów przeciwko temu kretyńskiemu zamknięciu, zamrożeniu i zablokowaniu całego społeczeństwa. Historycznie po takich kryzysach, no to nie tylko w Ameryce, no ale na całym świecie, to jest takie w wyborach, no to pytanie jest, kto może pokierować narodem, czy kto może pokierować krajem bardziej no jakoś dynamicznie i efektywnie, i żeby doprowadzić, powiedzmy, do lepszych dni, do lepszych miesięcy, do lepszych lat. Natura także, że no w ludziach, w Amerykanach coś się zmienia, no ale każdy planuje, że będzie dużo lepiej. Ta linia podziału jest po prostu nieprawdopodobna. No i nic chyba nie zmieni. Nic chyba tego nie zmieni. Mam nadzieję, że ekonomia się odbije. Mam nadzieję, że wszyscy się czegoś tam nauczyli z tego, że wszyscy zaczną głosować za normalnymi. Dlatego jeżeli masz obywatelstwo, jeżeli głosujesz, jeżeli jesteś zarejestrowany jako demokrata, no to przerejestruj się na republikanów, no bo to trzeba to zmienić ładnych parę tygodni przed wyborami, i nie głosuj na socjalistów. Nie głosuj na socjalistów, głosuj tam, gdzie jest Bóg, honor i ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość, naród, historia i tak dalej, i tak dalej. Nie głosuj za konfiskacją broni, nie głosuj za skrobankami, nie głosuj za silnym rządem, bo silny rząd, no to niestety zawsze chce wyrolować normalnego człowieka. Także bądź normalny. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardzo. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.